Raspberry Pi 2 model B. To niepozorne urządzenie posiada naprawdę imponujące możliwości. W zasadzie Raspberry to pełnoprawny komputer, no jak widać pozbawiony kilku mniej istotnych elementów. W tym materiale postaram się zaprezentować, jak stworzyć narzędzie do sterowania domowym oświetleniem. Plan jest taki, żeby sterować źródłem światła zasilanym sieciowym prądem za pomocą dowolnego urządzenia obsługującego www, a więc komputera, stacjonarnego laptopa, telefonu komórkowego czy tabletu. Sterowanie oświetleniem będzie możliwe tylko dla urządzeń podłączonych do naszej sieci domowej przez Ethernet albo Wi-Fi. Wykorzystamy do tego złącze GPIO, a w zasadzie kilka jego pinów. Będzie sterować tym oto 5-woltowym przekaźnikiem, który z kolei reagując na impulsy przekazywane przez naszą malinę, będzie odpowiednio zwierał albo przerywał przyłączone do niego źródło światła. No i tym samym będzie działał jak włącznik światła. Niestety musimy się posłużyć przekaźnikiem bezpośrednie podłączenie do maliny urządzenia zasilanego prądem sieciowym mogłoby się dla niej skończyć tragicznie. Potrzebujemy też kilka jednopinowych przewodów. No to tyle w kwestiach hardware'owych. Aby nasz efekt uzyskać, należy też zadbać o oprogramowanie. Zaczynamy od samych podstaw, czyli od zainstalowania na tym niepozornym urządzeniu pełnoprawnego systemu operacyjnego. Będzie to jedyny słuszny system, czyli Linuxy, dedykowana dystrybucja Debiana pod Raspberry, czyli Raspbian. Zainstalujemy także VNC, żeby łączyć się z Raspberry zdalnie. No, kolejnym krokiem będzie ściągnięcie bibliotek WiringP do sterowania sygnałem z GPIO. I następnie zainstalujemy serwer www Apache wraz z interpreterem języka PHP. No i na końcu stworzymy stronkę www z jakimś prostym interfejsem, przez którą leniwy użytkownik domowej sieci będzie mógł włączać lub wyłączać światło na przykład w sypialni. Zapraszam.